Moim Państwa gościem jest dzisiaj dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego, profesor Adam Drosik. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Panie dziekanie, w miesięczniku Perspektywy ukazał się najnowszy ranking dotyczący uczelni, w którym to opolska politologia jako kierunek zajęła bardzo wysokie 5. miejsce w Polsce. I ten kierunek został także sklasyfikowany jako pierwszy na Uniwersytecie Opolskim. A oprócz tego polska alma mater jest siódmą uczelnią wśród uniwersytetów, 24. uczelnią na tle uczelni akademickich w kraju, no i pierwszą w regionie. Jak się osiąga takie wyniki, no i czy apetyt rośnie w miarę jedzenia? To znaczy, czy państwo jako politologia będą walczyć o podium w kolejnych latach? Zdecydowanie tak. Nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa, to wiadomo. Wydawało nam się, że nieosiągalne jest przeskoczenie niektórych, przede wszystkim trzech największych politologii w kraju pod względem ilościowym, jeśli chodzi o liczbę pracowników, czyli Uniwersytet Warszawski, Jagielloński oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. No ale się okazało, że porównywalna z nami jednostka, jak Uniwersytet Szczeciński, może być przed nami i może być przed Poznaniem, z którym się zrównaliśmy się, więc chyba nie ma rzeczy niemożliwych, po pierwsze. Więc tak, na pewno będziemy celować minimum utrzymanie pozycji. Jeśli by się udało gdzieś skubnąć wyżej, byłoby to znaczące udowodnienie tego, że kierunki, które podjęliśmy, działań wespół z instytutem kierowanym przez pana profesora Lecha Rubisza, są słuszne. No bo tak naprawdę ten ranking jest odzwierciedleniem naszych działań z zakresu przede wszystkim naukowego, bardzo mocnego nastawienia się na jakość publikacyjną, gdzie jakość mierzymy, gdzie publikujemy i nie płacimy za to, czyli niekoniecznie korzystamy z niektórych chińskich wydawnictw, z których dość łatwo można było pewien efekt punktowy osiągnąć, co zresztą było widoczne w ostatniej parametryzacji, którą skończyliśmy z kategorią naukową A, więc też potwierdzającą nasz bardzo wysoki status w środowisku naukopolityce i administracji w Polsce. Dodatkowym aspektem również te działania marketingowe, które podejmujemy, zachęcając do studiowania w Opolu, wybierania opolskiej uczelni i tych kierunków, które realizujemy, no i tej pracy ze studentami na bieżąco, bo pamiętajmy też, że na Uniwersytecie Opolskim nasz wydział jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o wybór pod względem liczby osób, które przychodzą do nas na drugi stopień studiów. To znaczy nawet większe od nas wydziały jednak nie zawsze mają ten wynik rekrutacyjny tak dobry. Czego im życzę, żeby nie potwierdzali tego, tylko żeby właśnie osiągali jak najlepiej. Natomiast z naszej perspektywy jest to sygnał, że dobrze prowadzimy studia, jeśli nasi absolwenci chcą studiować, są dalej z nami współpracować. To też jest taka oznaka bardzo wyraźna, że tą pracę, którą wykonujemy w ciągu 3 lat studiów licencjackich, możemy kontynuować z naszymi studentami oraz z tymi, którzy dołączają do naszej rodziny na kolejnych 2 latach studiów magisterskich. Ale właśnie, czy w takim razie wydziały między sobą konkurują i studenci czy konkurują? Bo pamiętam, kiedy uruchomiono medycynę, to tak naprawdę najwięcej informacji właśnie o kierunku lekarskim przebijało się w przestrzeni publicznej. To jest absolutnie zrozumiałe. Kierunek lekarski było jednym z najważniejszych wydarzeń w ostatnich kilkunastu latach na Opolszczyźnie. Była to ciężka praca wykonana przez zespół, sukces Uniwersytetu Opolskiego. No, lada moment pierwsi lekarze odbiorą dyplomy i ruszą na staż podyplomowy bodajże chyba, tak czy inaczej, ten aspekt już praktyczny, więc to jest ogromny sukces i wejdą na rynek pracy pierwsi absolwenci opolskiej medycyny. I to, że o tym mówiono bardzo dużo, absolutnie się z tym zgadzam i za chwilę powinniśmy o tym również mówić bardzo dużo, ponieważ jest to ogromny sukces, a patrząc na to, jak studenci medycyny zdali egzaminy końcowe i wynik ich jest fantastyczny, no to tym bardziej powinniśmy się chwalić tym, że opolska medycyna jest bardzo dobra, że tutaj można zdobyć świetne wykształcenie. Potwierdzenie tego w państwowym egzaminie miało miejsce, więc tak, Uniwersytet Opolski dobrze prowadzi studia. Zresztą wynik w perspektywach 7 uniwersytet w kraju, 24 uczelnia, potwierdza ten kierunek, który obraliśmy. Pamiętajmy, że w tym rankingu bardzo istotnym elementem jest ta część naukowa. No i parametryzacja, którą
przecież tak świetnie kierował pan profesor Jacek Lipok, zarządzając, organizując ten proces, też potwierdziła, no bo przecież wyniki parametryczne naszego uniwersytetu były bardzo wysokie. Osiągnęliśmy no, prawie 50% naszych dyscyplin miało kategorię A albo A+, czyli te najwyższe kategorie naukowe, a wszystkie parametryzujące się dyscypliny mają przynajmniej kategorię B+, czyli zgodnie z ustawą zdobyły uprawnienia do pełne uprawnienia akademickie, również do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Ja oczywiście mówię to w kontekście tego, że uniwersytet cały czas pozostaje uniwersytetem, który kształci na wielu kierunkach, więc oprócz medycyny oczywiście te kierunki i te wydziały, które wcześniej funkcjonowały, nadal funkcjonują i funkcjonują bardzo dobrze, tak jak pokazał to najnowszy ranking właśnie Perspektyw. Natomiast właśnie, wracając jeszcze do samej politologii, widać w przestrzeni duże zainteresowanie młodych osób polityką i to w różnych stowarzyszeniach, czy też partyjnych młodzieżówkach, ale czy właśnie to przekłada się także na zainteresowanie kierunkami, studiami o naukach politycznych? No właśnie od pewnego czasu nie do końca. Znaczy, kiedy ja wybierałem się na studia, to rzeczywiście tych kandydatów na jedno miejsce było bardzo wielu. Osoby, które interesowały się taką działalnością społeczno-polityczną, one odnajdywały się na politologii. Jak dzisiaj popatrzę na gdzie są moi koleżanki, moi koledzy ze studiów, no to dostrzegam prezydenta miasta, członka zarządu województwa, wójta, radnych i tak dalej. Z czasem gdzieś chyba nie do końca dobra poszła informacja na zasadzie takiej, no co ta politologia, no ja widzę, gdzie moi są koleżanki i koledzy, gdzie pracują, jak się sobie poradzili w życiu, bo przecież to nie tylko polityka, to jest ta szeroko pojęta działalność społeczno-polityczna, to wiele tych osób prowadzi, organizuje się gdzieś przy środkach unijnych, potrafi świetnie zarządzać tymi procesami, też są naczelnikami w urzędach, więc od tej strony administracyjnej funkcjonują. No i staramy się pokazać, że właśnie to po politologii można robić, że to jest świetna rzecz dla tych osób, które interesują się działalnością społeczno-polityczną. To jest ten kierunek, który daje świetne podstawy do tego, żeby funkcjonować później w życiu dorosłym. No i od lat próbujemy to robić. Mam nadzieję, że potwierdzeniem już jest w rankingu Perspektyw nasze bardzo wysokie miejsce. No mam nadzieję też, że coraz więcej chętnych właśnie zastanawiających się, co robić, prawda, jeśli mam takie zainteresowania, no gdzieś już funkcjonuję przecież w szkole średniej, może już gdzieś funkcjonuję w jakichś organizacjach młodzieżowych poza tym systemem edukacyjnym, no chociażby w takich młodzieżówkach, zastanawiają się, co można robić, to tak, opolska politologia jest jednym z takich fajnych miejsc, w których będzie można rozwijać swoje pasje, rozwijać, pogłębiać też wiedzę i da to dobrą perspektywę na dorosłe życie i to funkcjonowanie już w takim dorosłej polityce chociażby, czy w dorosłej administracji, w dorosłym życiu. Mamy teraz wakacje, ale przed nami kolejny rok akademicki, a w związku z tym pojawiły się w ofercie nowe kierunki. I co ciekawe, na przykład zarządzanie publiczne czy dziennikarstwo, obydwa kierunki, jeżeli chodzi o studia magisterskie. I tutaj też zwróciłam uwagę na bardzo dużą liczbę ćwiczeń i warsztatów w przypadku dziennikarstwa. Ja myślę, że to jest wyczekiwana zmiana, bo dotychczas, jak pamiętam, jeżeli chodziło o samo dziennikarstwo, mieliśmy studia pierwszego stopnia i brakowało tego w Opolu, bo miały ten kierunek, oczywiście jeżeli chodzi o drugi stopień, takie duże ośrodki jak Wrocław czy Katowice. Tak, no przede wszystkim pracujemy nad rozbudową naszej bazy technicznej, tak to moglibyśmy powiedzieć. Udało nam się dzięki współpracy z Samorządem Województwa Opolskiego zbudować pracownię do montażu, której studenci mogą już wreszcie na bardzo profesjonalnym sprzęcie montować materiały, które przygotowują. Jesteśmy w trakcie kolejnych kroków, które mają podnieść tą jakość bazy infrastrukturalnej, z której będą mogli korzystać nasi studenci. Krokiem do rozwoju było oczywiście powołanie dziennikarstwa. No, przymierzaliśmy się do tego przynajmniej już kilka lat. W końcu znaleźliśmy pomysł, jak poprowadzić studia magisterskie, w którą stronę pójść. No i taką ofertę żeśmy przygotowali. Zarządzanie publiczne z kolei jest tą ofertą, która zostaje przeniesiona ze studiów licencjackich na studia magisterskie. Wydaje nam się, bo jest to kierunek praktyczny z bardzo dużą liczbą praktyk i już takiej no, mocnej współpracy zawodowej. Wydaje nam się, że jednak powinno być to kierowane do ciut osób starszych niż takich świeżo po szkole średniej, stąd też przenosimy to, zobaczymy jak to będzie realizowane. Natomiast tak, nasze studia dziennikarskie i nasze studia z zakresu public relations w dużej mierze opieramy na
warsztacie, który no, w takim podstawowym zakresie powinien, uważamy, powinien mieć nasz absolwent, tak żeby rzeczywiście byli w stanie montować, byli w stanie pisać, byli w stanie nagrać dźwięk, zmontować ten dźwięk, więc te wszystkie elementy takie podstawowych umiejętności, a to, co oni wykorzystają później w pracy w jakiejś redakcji, tudzież samodzielnie tworząc treści w internecie, no to już jest ich wybór, ale te podstawy będą w stanie nabyć u nas i będą mogli je wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej. Ale właśnie, czy trudno uczy się dziennikarstwa i warsztatu dziennikarskiego w sytuacji obecnej, która panuje w Polsce? No bo myślę, że realizuje się trochę, nawet nie trochę, czarny scenariusz, gdzie można, myślę, że na palcach policzyć i w ilu mediach przestrzegane są te standardy dziennikarskie. Tak, tylko patrzmy na dziennikarstwo dzisiaj szerzej, bo tak naprawdę jest to pewna umiejętność, która pozwala nam, że nie zamykać się tylko w tej przestrzeni mediów tradycyjnych. Wierzę w to, że media publiczne w Polsce będą mediami publicznymi takimi na wzór brytyjski. Mam nadzieję, że kiedyś to marzenie się ziści. Natomiast patrzymy na pewne umiejętności, które są znacznie szersze. Jak będzie się zmieniało środowisko dziennikarskie? Ono już się zmienia, już dostrzegamy pewne zmiany. Ci, którzy wieszczyli śmierć telewizji czy śmierć radnej i tak dalej, no to przedwcześnie chyba obieścili już ich kres. Natomiast wzrastająca potęga mediów społecznościowych, przede wszystkim ilościowo dostarczająca kontentu, tej zawartości, obserwujemy ją na co dzień. To, gdzie się będą realizowały osoby, które mają zmysł dziennikarski, dzisiaj to nie musi być tylko i wyłącznie to tradycyjne medium. Ta przestrzeń mediów, nowych mediów, czy nowych mediów jest absolutnie, stoi przed nimi otworem. Tam również te dobre kanały, chociażby na YouTubie, możemy dostrzec, one mają gigantyczną oglądalność. To nie jest tylko, prawda, telefon, nagrywam się z telefonu, prawda, ma to jakość różną, treściowo bywa nawet jeszcze gorzej, no i tyle. To nie przyciąga zainteresowania. Mamy naszych studentów, którzy no już potrafią całkiem niezłe osiągnięcia mieć w przestrzeni właśnie czegoś, co byśmy potocznie powiedzieli influencerem, ale ich treści, które tworzą, no mają naprawdę, są już wysokiej jakości. Widać w tym dużą pracę, coraz większe pieniądze też, które się z tym wiążą, bo kwestia sprzętu, kwestia no jednak zmontowania, zbudowania pewnego przekazu, to też jest ta praca dziennikarska, to jest to dziennikarstwo i komunikacja społeczna, które też musimy pokazywać, a pewne umiejętności, jak nagrać, jak zmontować, jak ustawić się, jak pracować światłem, no to to jest umiejętność, którą się po prostu nabywa. A czy ją się wykorzysta w pracy w klasycznym dziennikarstwie, moglibyśmy powiedzieć, czy tym nowym, to już jest decyzja absolwentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Zresztą bardzo często mówię studentom na drzwiach otwartych, że znaczy na inauguracji naszych studiów, że to od nich zależy, czy oni będą pracownikami u jakiegoś pracodawcy, czy będą sami pracodawcami, bo w przestrzeni, zwłaszcza medialnej, coraz więcej jest wolnych strzelców, którzy są w stanie przygotować materiał, tworzą treści i już nawet nie muszą ich sprzedawać jakimś redakcjom. Oni sami je publikują, no i z tego są w stanie się utrzymywać. To środowisko się zmienia, też je analizujemy, też pokazujemy to naszym studentom, jak bardzo to środowisko medialne się zmienia, też żeby oni nie tylko nabyli pewnych umiejętności, ale również wiedzy i szerszego spojrzenia, potrafili się dostosowywać do zmieniających się realiów, bo to, co dzisiaj im wydaje się absolutnie ich światem, dla osób już z mojego pokolenia jest czymś nowym, ale to, co będzie za chwilę, dla nich będzie mniej więcej tym, czym dzisiejszy świat jest chociażby dla mnie. Więc ta elastyczność też jest istotna, zrozumienia pewnych procesów, a tego też staramy się uczyć. Bardzo dziękuję w takim razie za wizytę w studiu i za rozmowę. Moim Państwa gościem był profesor Adam Drosik, dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego. Bardzo dziękuję.